Powiesz mi, co się stało, czy tak będziemy milczeć całą drogę? Abiego znowu pobili. Skurwysyny. Przepraszam. Na dodatek Jagoda ubzdurała sobie, że on chce wywieźć dzieci za granicę. Ale mówił coś o tym? No ciągle się o to kłócą. Chłopak nie ma tutaj życia przecież. Ale on się bez niej nigdzie nie ruszy. Załatwię to, nie martw się. Dziękuję, kochanie. Ja nie wiem, co się dzieje w tym mieście. Nie rozumiem tego. Do pracy się tak robisz? A ty zazdrosny jesteś. No pewnie. Dlatego jutro zapraszam cię na kolację. O, a co to za okazja? Niespodzianka. Ała! Bolało w szczepionkę? I bardzo dobrze. Przecież wiesz, że nie lubię niespodzianek. Gadaj szybko. Nic nie powiem. Obraziłem się. No i gdzie? Uważaj. Pod koła się pchają jebańcy! Przepraszam. No! Wszystko dobrze. Okej. Na pewno. Okej, jedź. Jesteś pół godziny wcześniej. Ty też. Cukierka? Dobrze cię widzieć, Saszka. Jak się masz? Widzę, że się zrobiłeś sentymentalny na starość. Zatęskniłeś za naturą? Lub sobie działkę? A wiesz, że nawet o tym myślałem? Coś trzeba robić na emeryturze. Jestem poza strukturami. Nie, dopóki to masz. Dzięki temu jeszcze żyję. Jaką mam gwarancję, że mnie nie zlikwidujesz, jak ci to dam? Masz moje słowo. To co proponujesz? Ty wymyśl, jak z tego wyjść. Raz na zawsze.